Rusza nabór wniosków dotyczących wymiany pieców. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu w ciągu ulicy Żeromskiego unieważniony. Rosa zwycięska, smoki kontynuują dobrą passę. Od 30 marca Urząd Miejski w Radomiu będzie się ubiegał o realizację programu unijnego związanego z wymianą pieców. Dzięki temu mieszkańcy Radomia mogą ubiegać się z kolei o zwrot 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na wymianę urządzenia grzewczego. Pierwszeństwo w tym programie ma przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej. Czyli to jest taki priorytet, dopiero w przypadku, kiedy w ulicy czy w pobliżu nieruchomości nie ma sieci ciepłowniczej, mieszkaniec może wybrać inny sposób ogrzewania. I kolejne, pierwsze na pierwszym miejscu jest ogrzewanie elektryczne, później olejowe i na końcu gazowe dopiero wówczas, kiedy się okaże i musimy udowodnić, że osiągniemy lepsze efekty energetyczne w danej nieruchomości. W programie mogą wziąć udział właściciele nieruchomości, osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości oraz osoby prawne. Program nie dotyczy jednak nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Wszyscy zainteresowani mogą ubiegać się o dofinansowanie do 12 kwietnia. Do tego czasu trzeba składać deklarację. W budżecie mamy jeszcze pieniądze na wymianę pieców, jakby wpisano wprost w budżet i tutaj po zakończeniu naboru tego unijnego będziemy zapraszać mieszkańców, ale tych, którzy w zeszłym roku składali pieniądze o wymianę pieców, ale ze względu na ograniczony limit środków nie dostali tego dofinansowania. Wszelkie szczegóły na temat programu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu www.radom.pl. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się 26 marca, radny Ryszard Fałek ze wspólnoty samorządowej wydał oświadczenie, w którym domagał się od 17 radnych rezygnacji z mandatów. Chodzi tu o radnych klubów Prawa i Sprawiedliwości oraz bezpartyjnych. Zdaniem Ryszarda Fałka radni tych klubów powinni zrezygnować z mandatów, bowiem 30 stycznia przegłosowali według niego niekorzystne poprawki do budżetu miasta na 2018 rok. Ja myślę, że ci radni, którzy głosowali przeciwko inwestycjom, przeciwko budżetowi, miasta, 17 radnych złożyło poprawkę, gdzie likwidujemy inwestycje na poziomie 300 milionów złotych, działają przeciwko miastu. Nie było uzasadnienia, co jest niepotrzebne, dlaczego i tak dalej, tylko przeciwko, żeby storpedować rozwój miasta. Natomiast ślubowali jako rota ślubowania, że będę działał dla dobra gminy i jej mieszkańców. I to działanie, które torpeduje te działania, chociażby radomski program drogowy przez 3 miesiące, a pozostałe działanie do dnia dzisiejszego i się nie zapowiada, że był przegłosowane, ważne jest to przeciwko mieszkańcom miasta Radomia. Oświadczenie radnego Ryszarda Fałka spotkało się z reakcją ze strony m.in. radnych Prawa i Sprawiedliwości. Pan radny Fałek dzisiaj dowcipami sypie. Powoływał się na honor, w związku z tym, jeżeli mielibyśmy już o honorze mówić, to pierwszy powinien się pan radny Fałek, bo oszukał wyborców, startując z listy Prawa i Sprawiedliwości. Odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, zaczął atakować i pana prezydenta, który go zatrudniał na stanowisku wiceprezydenta i nas z niewiadomego powodu. Także jak pan Fałek zachowa się honorowo, to my będziemy się zachowywać honorowo. Przypomnijmy, że Ryszard Fałek został wybrany do Rady Miejskiej po raz pierwszy w 1990 roku. W latach 1991-1994 był przewodniczącym Rady Miejskiej, a w latach 1994-1997 oraz 2006-2014 był wiceprezydentem Radomia. W 1998 roku pełnił także funkcję prezydenta miasta. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu unieważnił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu w ciągu ulicy Żeromskiego. Powód? Zbyt wysokie oferty, które wpłynęły w ramach postępowania przetargowego. 200 tysięcy złotych, które mieliśmy zarezerwowane na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wiaduktu w ciągu ulicy Żeromskiego, to było zdecydowanie niewystarczająca kwota. Tu warto zaznaczyć, że najtańsza oferta opiewała na blisko 3 razy tyle, to było 675 tysięcy, wpłynęły 3 oferty, natomiast najdroższa opiewała na blisko 1 000 000 złotych, więc rynek nas kolejny raz zweryfikował. MZDiK liczy na to, że w trakcie bieżącego roku uda się wygospodarować oszczędności w ramach innych przetargów, co pozwoli na ogłoszenie drugiego postępowania przetargowego na dokumentację projektową i zwiększenie puli pieniędzy na to zadanie. Gdy tylko będziemy mieli wygospodarowane
zainwestowane i oszczędzone pieniądze, ogłaszamy kolejny przetarg. Na razie nie chcę mówić kiedy, być może będzie to na przestrzeni kilku miesięcy, może kilku tygodni, nie wiadomo. Wszystko zależy od tego, jak uda się rozstrzygnąć pewne przetargi, gdzie znajdziemy oszczędności, a myślę, że takie tak czy inaczej się pojawią. Według koncepcji miejskiej pracowni urbanistycznej przebudowa wiaduktu będzie wiązała się z poważnymi zmianami komunikacyjnymi po stronie Dzierzkowa. Ulice Średnia i Metalowa mają stać się drogami dwukierunkowymi. Wyjazd z nich do ulicy Lubelskiej ma odbywać się przez nowy węzeł, dzięki czemu możliwe będą tam wszystkie relacje. W zaległym meczu czwartej kolejki Energa Basket Ligi Rosa Radom pokonała przed własną publicznością Polfarmę Starogard Gdański 83-62. Dla ekipy Wojciecha Kamińskiego było to już szóste zwycięstwo z rzędu. Kluczowa dla losów meczu była druga kwarta, w której Rosa grała bardzo skutecznie w ataku. Świetnie radziła sobie również w obronie i dzięki temu rozgromiła gości ze Starogardu Gdańskiego aż 35-8. Dzięki dużej przewadze do przerwy Smoki w kolejnych częściach meczu spokojnie kontrolowały jego przebieg i ostatecznie wysoko pokonały Polfarmę. Myśmy udali rewanż. Chyba, ile pamiętam, myśmy wygrali tam 19, teraz oni 21. Ale to nie ma dużego znaczenia. Myślę, że Rosja jest pewnym kandydatem odnośnie już praktycznie niedługo będzie zapewnić miejsce w playoff. Niestety muszę przed komentarzem meczu powiedzieć, że dziękuję swoim zawodnikom za jednak walkę u tą składu. Miesiąc temu dwóch innych zawodników je było w pierwszej piątce, ciągle mamy problemy, głupotę. Ale chłopacy walczą i bardzo im dziękuję na tym. Myślę, że druga kwarta już je wyraźnie nas odsunęła od tego, że możemy wygrać tego meczu. Popełniliśmy zbyt dużo strat, 21 strat na jednym meczu, to jest bardzo, bardzo źle. Z czego to wynika? Pewnie i sytuacja, że smo po prostu na natysk, który je zrobiła Rosa, zareagowali bardzo źle, stracili organizację i przede wszystkim pozwolili Rosji, że się rozpędzi szybkim atakom po naszych stratach. Gratuluję zawodnikom zwycięstwa. Nie był to łatwy mecz. Dlatego myślę, że również należą się słowa uznania dla trenerów i drużyny Polfarmy Starogardański, bo wygrali trzy kwarty z nami. Natomiast jedna kwarta, kiedy zagraliśmy tak jak chcieliśmy, czyli mocno, agresywnie, szybko, z kontry, przesądziła troszkę o wyniku tego meczu. O, przepraszam, ostatnim też wygraliśmy. Nie wiem. Już nie chciałem przerywać. W każdym razie na pewno słowo uznaję też dla drużyny ze Starogardu Gdańskiego za walkę. Natomiast dzisiaj byliśmy naszym zespołem, cieszymy się ogromnie, tym bardziej, że wygraliśmy, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, wygraliśmy więcej niż przegraliśmy w Starogardzie. Nie wiem, czy to będzie miało znaczenie, ale 19 można przegrać. Ale 18, ale taki był nasz cel. Rosa zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli. W następnej kolejce Smoki zmierzą się na wyjeździe z PGE Turowem Zgorzelec. Zapraszamy na 10. odcinek Spotkań po latach. W dzisiejszym programie m.in. o trakcie lubelskim, czyli obecnej ulicy Żeromskiego, o człowieku orkiestrze Zygmuncie Żaku oraz o doktorze Stefanie Rosińskim, twórcy Muzeum Wsi Radomskiej. Premiera magazynu jak w każdy ostatni czwartek miesiąca o godzinie 17.45 na naszej antenie oraz na www.zebra.tv. Czy już myślałeś, na co przeznaczysz swój 1%? Możesz pomóc głodnym dzieciom. Wystarczy wypełnić PIT KRS 00000084608. Wydajemy 500 posiłków dziennie. Twój 1% to jeden posiłek. Każdy może pomóc. KRS 00000084608. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka w Radomiu.
Fundacja Zdążyć z Pomocą apeluje o pomoc dla podopiecznego Dariusza Bazana, niepełnosprawnego od urodzenia. Cierpi na postępujący zanik mięśni kończyn dolnych z bardzo mocnym rozszerzaniem się. Pilnie potrzebuje pomocy. Przekaż swój 1% podatku. KRS 5037904. KRS 00003-7904. W cel szczegółowy koniecznie wpisać 8225 Bazan Dariusz. 8225 Bazan Dariusz. Nie współczuj, tylko działaj. Mankamenty urody, zmarszczki, brak jędrności skóry to już nie problem. Zabiegi medycyny i ginekologii estetycznej Renata Kulawik-Paduszyńska, Wojciech Paduszyński. Zaufaj specjalistom i najlepszym produktom. 604-985-888. Zadzwoń, umów się na bezpłatną konsultację i ciesz się pięknem każdego dnia. Promocja na wybrane zabiegi. W piątek w Radomiu zachmurzenie umiarkowane, na termometrach 10 stopni, barometry w południe wskażą 1009 hektopaskali. W sobotę pogorszenie aury, będzie pochmurno i deszczowo, termometry wskażą 13 stopni, ciśnienie gwałtownie spadnie. W niedzielę wciąż deszczowo, będzie też chłodniej do 7 stopni, ciśnienie bez zmian.